Jajka powinny być jednym z podstawowych produktów w naszej diecie. Są źródłem witaminy wapnia i cennej witaminy D, oraz dawkę dobrego cholesterolu. Są wykorzystywane do bardzo wielu dań, począwszy od wytrawnych aż po desery. Niestety, jajko to jeden z najbardziej uczulających produktów. Jest jednak kilka produktów, które świetnie sprawdzą się jako zamiennik. Poznaj kilka z nich. Hasz galaretka z chia. Sprawdzi się jako substancja wiążąca np. do panierek i ciast kruchych. Przygotowanie dwukropek. Zalać jedną łyżkę nasion chia 3 łyżkami gorącej wody i pozostawić do napęcznienia, ok. Jeden łyżka galaretki odpowiada jeden jajku. Pamiętaj, żeby nie używać do lekkich ciast, może spowodować zakalec. Hasz płatki owsiane mają podobne właściwości co galaretka z chia, jednak ze względu na konsystencję lepiej sprawdzą się przy wypiekach. Przygotowanie dwukropek. Płatki owsiane mielimy w blenderze lub termomiksie i zalewamy proporcjonalnie. Na jedną łyżkę zmielonych płatków przypadają 3 łyżki gorącej wody i odstawiamy na 3 minuty. Taka porcja odpowiada jednej sztuce jajka. Hasz masło orzechowe. Sprawdza się przy deserach, doskonale wiąże ze sobą składniki. Nadaje specyficzny smak orzeszków ziemnych, co nada wypiekom konkretnego smaku. Jeden jajko równy 3 łyżki masła orzechowego. Hasz żelatyna lub agar-agar. Stosowana głównie przy wypiekach. Jest niesłodzona i nie zawiera żadnych aromatów, dzięki czemu, np. w porównaniu z masłem orzechowym, nie nadaje smaku. Agar-agar to jej wegański odpowiednik. Aby zastąpić jedno jajko, należy zmieszać 1 łyżkę żelatyny z 1 łyżką letniej, nie wrzącej, wody. Świetnie zwiąże masę ciasta, zagęści wszelkiego rodzaju musy i galaretki. Hasz banany. Wykorzystujemy je przy wszelkiego rodzaju placuszkach, naleśnikach, słodkich muffinach i ciastach. Aby zastąpić jedno jajko, należy rozgnieść pół banana i dodać je do naszej potrawy. Hasz mus jabłkowy. W porównaniu do większości zamienników ma za zadanie rozluźnić i nawilżyć ciasto. Na jedno jajko przypadają 3 łyżki musu. Pamiętaj, że zawiera dużo cukru, dlatego uważaj, bo twoje ciasto może wyjść za słodkie.